Okej, kochani, także dzisiaj witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, film, na który ja jestem po prostu jakoś mega zajarana. Nie wiem z jakiego powodu tak jest, ale po prostu jestem. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ja zazwyczaj mówię o oszczędzaniu, o tym, w jaki sposób po prostu oszczędzać i takie rzeczy typowo związane z oszczędzaniem. No a dzisiaj, słuchajcie, opowiem Wam o kontrolowaniu wydatków. Czyli jakby można powiedzieć, że delikatnie części oszczędzania, chociaż jeśli się kontroluje wydatki, to niekoniecznie trzeba oszczędzać. Także po prostu zajmiemy się dzisiaj tym, w jaki sposób mieć po prostu swoje wydatki na wodzy i trzymać je na wodzy, ale nie będziemy się skupiać tutaj na po prostu oszczędzaniu. Także co? Po prostu dzisiaj o nawykach, które pozwolą nam kontrolować nasze wydatki. Zapraszam. Wiele z tych rzeczy będzie się pokrywać z tym, co już na moim kanale słyszeliście, jeśli oglądaliście już moje filmy, ale myślę, że mimo wszystko warto taką skondensowaną wiedzę niekiedy sobie powtórzyć i uregulować, bo dzięki temu jesteśmy w stanie po prostu to wszystko sobie jakoś układać. A więc po pierwsze budżet domowy, prowadzenie budżetu domowego i jakby kontrolowanie tych swoich wydatków właśnie w ten sposób, że po prostu patrzy się na nie i widzi się, ile się wydaje. Więc to jest taka podstawa, bo jakby nie zbudujemy domu bez fundamentu, nie zbudujemy swoich nawyków kontroli wydatków bez fundamentu, w którym jest właśnie budżet domowy, bo dzięki niemu jesteśmy w stanie widzieć to, czy te wydatki, w jaki sposób one działają, czy one są większe niż nasze dochody, czy one są mniejsze niż nasze dochody, na co wydajemy te pieniądze, jakie kategorie. Więc ten budżet domowy to jest podstawa tego, w jaki sposób te pieniądze kontrolować. A jeśli chodzi o tworzenie budżetu domowego, to na ten temat już miałam filmiki, właśnie w których mówiłam o budżetowaniu 101, czyli po prostu takich podstawach właśnie budżetu domowego, co to w ogóle jest i o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Oraz mam całą playlistę a propos tego, jak wygląda mój budżet domowy i jak ja go rozpisuję i jak go planuję. Także serdecznie Was do nich zapraszam. Gdzieś tutaj będą te filmiki się pojawiać w międzyczasie tego filmu. I teraz słuchajcie, przejdźmy już do następnego podpunktu, do następnego kroku do kontroli naszych wydatków, a mianowicie zakupy raz w tygodniu. Ja wiem, że to może być dla niektórych śmieszne, może być to dla niektórych głupie, no ale ja uważam, że obniżenie swoich zakupów do jednorazowego wyjścia na zakupy raz w tygodniu, ewentualnie, jeśli naprawdę mi czegoś brakuje, to idę drugi raz, ale ogólnie rzecz biorąc, raz zakupy w tygodniu to jest mój must have i moja podstawa, no to ja myślę, że to jest naprawdę duży krok do tego, aby te nasze wydatki mieć pod kontrolą. Bo ja tworzyłam już kilka takich filmów, na przykład robiłam też filmy podsumowujące, jeden film powstał nawet podsumowujący moje miesięczne zakupy i miesięczne wydatki. I tam właśnie zwróciłam na to uwagę i zauważyłam, że takie zakupy w tygodniu, które są poza tymi zakupami spożywczymi, które robię, są naprawdę bardzo dużym kamieniem młynnym, nie wiem jak to nazwać, po prostu takim czarną owcą tego mojego budżetu. Czyli te zakupy, wiecie, po jedną rzecz do żabki, czy jakieś wyjścia na miasto, nie wiadomo po co, czy jakieś dodatkowe rzeczy kupione, kajzerki, nie wiem, czy jakieś ciastka słodkie kupione w piekarni w trakcie drogi do pracy, czy jakaś kawa na wynos, coś takiego, to słuchajcie, naprawdę rujnuje nasz budżet. I sobie jesteśmy z tego w stanie zdać sprawę dopiero wtedy, kiedy sobie takie podsumowania faktyczne, rzetelne robimy. Także zakupy raz w tygodniu to jest naprawdę mój must have, jeśli chodzi o kontrolę wydatków. Kolejna sprawa, racjonalne zapasy. A co ja mam tutaj na myśli a propos racjonalnych zapasów, czyli po prostu takie, które są mądre. Nie mam tutaj na myśli takich zapasów, że zostaje nam łyżka zupy i wsadzamy ją do zamrażarki i ona tam kwitnie nam przez następny rok. Później się okazuje, że ją tam mamy, więc ją wylewamy, czy rozmrażamy i wylewamy, bo tylko nam zajmowała miejsca, chcieliśmy tam wsadzić następną rzecz, która tam znowu będzie siedzieć rok i tyle. Tylko po prostu rotacja tych naszych zapasów.
Jeśli są rzeczy na promocjach, które my faktycznie używamy, no to wtedy je kupujemy i robimy sobie z nich zapasy. Ja uważam, że ogólnie posiadanie zapasów to jest naprawdę dobra rzecz, bo niekiedy się zdarza, że chcemy coś zrobić smacznego, na co mamy ochotę straszną, a nie mieliśmy tego zaplanowanego w naszym takim ogólnym jadłospisie tygodniowym. Namawiam Was serdecznie do tego, żeby sobie tworzyć takie jadłospisy cotygodniowe na cały tydzień. No ale właśnie mamy na coś innego ochotę akurat, a dzięki tym zapasom jesteśmy w stanie tą rzecz zrobić, to ja naprawdę jestem po prostu, podpisuję się rękami i nogami za tym, żeby takie racjonalne zapasy w swoim życiu i w swoim domu robić, no bo dzięki temu jesteśmy przygotowani na różne sytuacje, które się dzieją, no a racjonalizacja tych zapasów naprawdę pomoże nam w tym, żeby ta kontrola wydatków tutaj zadziałała i to faktycznie jakoś banglało po prostu. Kolejna rzecz troszeczkę z innej beczki, a mianowicie automatyzacja naszych oszczędności. I tutaj może nie do końca jest to związane właśnie z kontrolą wydatków samych w sobie, no ale z drugiej strony jednak ma to jakieś znaczenie w kontroli wydatków, z tego względu, że wtedy tych wydatków jest po prostu mniej, no bo mamy mniej tych pieniędzy na przehulanie, no bo wiadomo, że jeśli widzimy te pieniądze na koncie, czy widzimy je w portfelu fizycznie, że są, no to wtedy je wydajemy. I to jest po prostu w większości ludzi głowie po prostu coś takiego siedzi. No a jeśli tych pieniędzy nie będzie, no to wtedy jesteśmy w stanie mniej wydać. No i co? I tutaj na przykład jeśli chodzi o takie automatyczne oszczędzanie, to można to zrobić z poziomu naszej aplikacji. Jeśli płacimy kartą, no to możemy sobie dać, żeby na przykład te drobniaki, które zostają z każdych zakupów, ta reszta na przykład do pełnej kwoty, na przykład te grosze, czy do pełnej dziesiątki kwoty, czy coś takiego, no to jesteśmy w stanie wtedy fajnie sobie z jednej strony przeoszczędzić, ale z drugiej strony też i ograniczyć te wydatki. No a jeśli płacimy fizycznie pieniędzmi, na przykład tak jak ja, no to wtedy na przykład odkładamy sobie wszystkie monety, które mamy, czy odkładamy sobie na przykład wszystkie grosze, które mamy i tak dalej. No i dzięki temu też w jakimś tam stopniu automatyzujemy te nasze odkładanie pieniędzy. I ja myślę, że to jest fajna opcja, bo dzięki temu po pierwsze nie psuję sobie mojego portfela takiego, bo ja mam teraz portfel taki, wiecie, fancy schmancy, związany z funduszem kopertowym, z budżetem kopertowym, że mam po prostu tam koperty na różne rzeczy, na różne kategorie. No i tam mam właśnie pieniądze związane z zakupami i tam już mi się jedna taka koperta po chyba miesiącu stosowania popsuła, pękła, no bo miałam tam sporo monet, a teraz po prostu te monety wyciągam, zostawiam tam sobie pojedyncze takie, wiecie, żeby mieć jakieś tam pieniążki, żeby pani wydać, ale naprawdę nie ma tam już tych pieniędzy dużo, a propos monet, no i dzięki temu jestem w stanie odłożyć te pieniądze, a nie psuje mi się ta koperta, to jest pierwszy plus, a drugi plus to właśnie to, że w jakimś tam stopniu odkładam i zmniejszam moje wydatki, bo widzę, że nie ma tych drobniaków, które jestem w stanie wydać na kolejną butelkę wody z żabki czy kolejną kawę. Kolejna rzecz, planowanie posiłków i zakupów. O tym już wspomniałam jakiś czas temu, w tym filmie, ale właśnie to planowanie posiłków i planowanie zakupów naprawdę obniży nasze wydatki na zakupy i ja to zobaczyłam po sobie naprawdę srogo i dlatego się trzymam tego rękami i nogami, żeby robić te plany posiłków, żeby robić te zakupy. Nie zawsze się trzymam tych planów posiłków, ale nadal wygląda to tak, że naprawdę mało rzeczy wyrzucam. I jestem z tego mega zadowolona, mało resztek zostaje u mnie wyrzuconych, no i dzięki temu właśnie planowaniu posiłków i zakupów to naprawdę mi to bardzo ułatwiło sprawę. No i tutaj w tym planowaniu właśnie ja myślę, że fajną opcją jest wprowadzenie sobie dni tych takich wymiatających lodówkę, czy wymiatających te nasze zapasy, czy zamrażarkę i dzięki temu ta rotacja jest też również możliwa do wprowadzenia, czyli po prostu jak już chcemy robić zakupy, to stwierdzamy, ale czekajcie,
poczekam jeszcze jeden dzień i spróbuję zrobić jedzenia z tego, co mam w lodówce, z tego, co mam w zamrażarce. I to też jest wprowadzenie takiej delikatnej zabawy, delikatnego takiego dla nas wyzwania. I dzięki temu też i właśnie ta kontrola wydatków jest w stanie tutaj być wprowadzona, bo dzięki temu właśnie się mniej wydaje i te zakupy są ograniczone do mniejszej ilości zakupów w ciągu miesiąca. I zostając w formie właśnie takiej zabawy, w formie tego challenge'u, myślę, że jesteśmy w stanie sobie wprowadzić taką małą zabawę w nasze życie, a mianowicie dni bez wydawania pieniędzy. I to nam właśnie pomoże. Ja tu też miałam chyba kilka vlogów a propos takich dni bez wydawania. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba był przynajmniej jeden taki. I dzięki temu fajnie jesteśmy w stanie sobie właśnie wprowadzić tą fajną kontrolę, to takie trzymanie za pysk, brzydko mówiąc, tych naszych finansów. No i dzięki temu widzimy, że faktycznie się da, faktycznie jesteśmy w stanie mieć pod kontrolą te nasze wydatki na tyle, że jesteśmy w stanie nie wydawać przez jeden dzień, dwa dni, czy tam trzy, czy nawet więcej, jeśli jesteśmy w stanie i jesteśmy na tyle konsekwentni, nie wydawać w ogóle pieniędzy. I ja myślę, że to jest fajna opcja, że to jest fajna sprawa, no bo dzięki temu ta kontrola wydatków jest zwiększona. Także co, to są takie moje nawyki, takie moje wprowadzajki do tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie kontrolować nasze finanse, kontrolować nasze wydatki w ciągu naszego życia. I tak, życzę Wam powodzenia w prowadzeniu ich w swoje życie. Ja również nie jestem ideałem i dalej je wprowadzam w swoje życie i dalej działam aktywnie nad tym, żeby to wszystko jakoś działało. I co? To wszystko. Dajcie znać o Waszych nawykach i Waszych pomysłach na to, w jaki sposób kontrolować wydatki. I do następnego filmu. Pa, pa.